Cześć, jestem Agnieszka i dziś zrobimy pszczółki z szyszek. Potrzebować będziemy szyszek, żółtej fizeliny lub filcu oraz żółtej włóczki i nożyczek. Z żółtego filcu lub fizeliny wycinamy skrzydełka. Najlepiej wyciąć sobie kwadrat, złożyć go na pół i wyciąć dwa okrąglutkie skrzydełka. Skrzydełka gotowe. Pora więc zainstalować je do szyszki. Bierzemy kawałek żółtej włóczki. Tak, myślę, że ponad 100 cm. Na środku zawiązujemy słupełek i przywiązujemy skrzydełka. W końcu zawiązujemy słupełek. I nasza pszczoła gotowa. Możemy zrobić więcej i pobawić się w jakiś teatrze, poudawać owady. Przy okazji opowiedzieć dziecku, skąd się bierze miód. Albo po prostu powiesić w oknie. Będzie fantastyczna ozdoba. Mam nadzieję, że spróbujecie w domu zrobić swoje pszczoły z szyszek.